2007 roku w Białymstoku zostały oddane obiekty sportowe o łącznej wartości inwestycyjnej około 34-35 milionów złotych. To jest naprawdę dosyć duży skok, rzekłbym nawet skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe w Białymstoku. Ja cieszę się tylko z tego powodu, ponieważ to jest kolejny obszar, w którym zobowiązania wyborcze Platformy Obywatelskiej i pana prezydenta Truskolaskiego, no muszę tak to w ten sposób powiedzieć, bo tak to właśnie wygląda, są realizowane i są realizowane i to w sposób, powiedziałbym, bardzo dynamiczny. To jest kilkanaście nowych boisk sportowych, boisk o sztucznej nawierzchni, to są sale gimnastyczne, sale sportowe i to takie, które spełniają już naprawdę najnowocześniejsze, najlepsze standardy. No i oczywiście planujemy w najbliższym czasie również inwestycje, które, no, powiedziałbym, w tym wypadku no, trudno nawet określić to skokiem cywilizacyjnym. To będzie jakiś galop, nie wiem, skok w cyberprzestrzeń, przeniesienie się nie wiadomo gdzie. Bo do roku 2013 planujemy inwestycje sportowe w Białymstoku na kwotę przekraczającą 250 milionów złotych. Będziemy starali się tak lokować inwestycje, aby one równomiernie były rozmieszczone na terenie całego miasta. Mówię o Białymstoku i dlatego tutaj to osiedla Leśna Dolina, Starosielce, okolice ulicy Zielonogórskiej. To będą te priorytetowe tereny, gdzie będziemy w najbliższym czasie próbowali sytuować boiska szkolne, obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne. I jeden z najbliższych to jest rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole nr 49, ale również przy zespole szkół ogólnokształcących nr 9 planujemy w najbliższym czasie budowę też podjęcie większego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Każdy po kawałku. I każdy zabiera z lewej strony. Trzy. Ale ja dostałem tępy nożyczki. Już. Ty praca na nożyce? Stepanie, nie? W bramkę, panie wojewodo, w bramkę! Proszę dać szansę młodemu bramkarzowi. Bez litos! Królem szczętnym został pan prezydent Adolf Hitler, który strzelił na wielką bramę. Ale pierwszą bramkę strzelił pan Jarosław Dworzański. I to posłowi nie byle to. Poseł na pewno się odwdzięczy.